Jaka jest podstawa wszelkiej zmiany? Tak rozumiem, możesz być teraz trochę lekko rozproszony, albo lekko rozproszona. Po co te okulary? Te okulary są symbolem tego, co jest podstawą wszelkiej zmiany. To jest nasze nastawienie. Możesz mieć takie okulary i powiedzieć: nic się nie uda. Po co cokolwiek planować, jak teraz życie jest tak dynamiczne, że wszystkie plany diabli biorą. Po co w ogóle dbać o swoje zdrowie, jeżeli mogę wyjść na ulicę i ktoś może mnie przyjechać? Po co zaczynać biznes, jeżeli ktoś może mnie idzie oszukać albo mogą się zmienić przepisy? I to jest właśnie to. Negatywne nastawienie. Nie mówię teraz, żebyś założył różowe okulary i mówił wszystko się uda, oczywiście, nigdy nie umrę, każdy mój biznes się uda, a każdy związek będzie satysfakcjonujący. Nie, to nie działa ani w jedną, ani w drugą stronę. Bądź realistą. I pozwól sobie na ten luksus, żeby wierzyć, że rzeczy mogą się udać. Więc, co jest podstawą wszelkiej zmiany? Nasze nastawienie. Od tego się wszystko zaczyna. I uwaga, czym nastawienie nie jest? Nastawienie nie zastąpi umiejętności. O nie chodzi o to, że będzie sobie mówił wszystko mogę, wszystko potrafię. Tak, dzięki nazwijmy to tak, rozwojowi osobistemu ludzie zrozumieli, że mają większe możliwości niż widzieli do tej pory, jednak to nie oznacza, że mogą wszystko. Czyli, że samo nastawienie, mogę wszystko i mówienie, wyobraź sobie, jeżeli, jeżeli naprawdę w to wierzysz, że tak, można wszystko, że dzięki nastawieniu można wszystko, to okej, okay. to w takim razie, jakie jest prawdopodobieństwo, że położyłbyś się na stole operacyjnym, gdzie przychodzi gość ze skalpelem i mówi, nigdy tego nie robiłem, nie wiem w ogóle o co chodzi, ale mam dobre nastawienie, naprawdę wierzę, że można wszystko, wizualizowałem to przez kilka dni, medytowałem nad nim, a teraz wezmę skalpel i wierzę, że się uda. Zgadzasz się na operację? Prawdopodobnie w tym wyjaskrowionym przykładzie każdy by powiedział, no nie. Jasny przykład, nastawienie życiowe jest ważne, ale ono nie zastąpi umiejętności. Jeżeli nie masz umiejętności w czymś i próbujesz coś robić, mówisz, dlaczego mi się nie udało? Przecież naprawdę miałem dobre nastawienie, pytanie, jakie miałeś umiejętności. Druga rzecz, której nastawienie nie zastąpi, to jest Twój charakter. Zasada jest taka, co budujesz w życiu swoim darem, możesz ocalić lub zniszczyć swoim charakterem. To, że ty masz dobre nastawienie, mówisz uda mi się, a źle traktujesz ludzi, to prawdopodobnie nie da ci dobrych relacji, prawdopodobnie nie sprawi, że twój biznes będzie się układał, ponieważ nastawienie nie zastąpi charakteru. Charakter to jest zespół cech, którym wyróżnia się dana osoba. Czyli charakter to jest sposób, w jaki traktujesz innych ludzi. Charakter to jest to, jak podchodzisz do zobowiązań. Charakter to jest to, co zrobisz wtedy, kiedy się pomylisz. To pokazuje nasz charakter. I umiejętności, nastawienie nie zastąpi charakteru. Słaby charakter, kiepski charakter sprawi, że nawet mając najlepsze nastawienie, prawdopodobnie nie osiągniesz ani satysfakcjonujących relacji, ani sukcesu w biznesie, ani sukcesu, nie wiem, na przykład w zrzuceniu wagi, bo bieganie regularne wymaga cechy charakteru, jaką jest wytrwałość i samo nastawienie, tak, będę ćwiczył, bez dobrego charakteru nie pomoże. Okej, okay, natomiast w czym nastawienie pomoże? Tak? Po pierwsze, żeby zacząć. Bardzo wiele osób ma tak z powodu różnych życiowych doświadczeń. Oczywiście to cenię, rozumiem i akceptuję. Na swoim profilu Facebookowym staram się dwa razy dziennie wrzucać jakieś motywujące fajne kartki. I czasami komentarze pod tymi kartkami są w stylu: "Ta, akurat, na pewno". Jakby ja rozumiem, czasami znam te osoby i wiem, co przeszły, znam trochę, przynajmniej części historycznej i rozumiem, jakby ten cynizm, ten dystans, okej, okay, nie wierzę, tak? Ale szkoda, bo to jest na podstawie przeszłych doświadczeń mówimy sobie, że przyszłość też się nie uda. Tony Robbins często powtarza, przeszłość nie równa się przyszłość. I to jest fakt. Kiedy ściągasz czarne okulary, kiedy mówisz sobie, ok, wierzę, że może się udać, Potrzebujesz jeszcze mnóstwo rzeczy zrobić. Potrzebujesz umiejętności. Potrzebujesz charakteru. Potrzebujesz cierpliwości. Potrzebujesz wyciągania wniosków. Ale początek to jest nastawienie, wierzę, że może się udać, spróbuję. Bez tego nastawienia rzeczy na pewno się nie udadzą. Z tym nastawieniem zwiększasz swoje szanse, że się udadzą. Gwarancji nikt nie może ci dać. Do, dobra, wróć. Mogę Ci dać gwarancję. Oczywiście, mogę Ci dać, jeżeli chcesz, mogę Ci dać gwarancję. Politycy dają nam gwarancję, dają nam obietnicę, żeby nas do czegoś przekonać. Ale tak naprawdę to są gwarancje bez pokrycia. Dobre nastawienie zwiększa szanse, że się uda, ale nie jest stuprocentową gwarancją. Właściwe nastawienie jest potrzebne, żeby kontynuować rzeczy. Wiesz to, że dobrze zaczniesz, wiele ludzi dobrze zaczyna. Są ludzie, którzy odpadają na starcie przez złe nastawienie, i są ludzie, którzy dobrze wystartowali. I w trakcie biegu zakładają takie okulary, bo mówią sobie: okej, okay, to miało być tak, a nie jest. Spodziewałem się takiego zysku, a zysk jest mniejszy albo go w ogóle nie ma. Myślałem, że ta relacja będzie super, a tutaj się pokłóciliśmy. A to miał być mój partner w biznesie, a ja mu się nie chcę pracować. I w połowie drogi zakładają te okulary i mówią: Nie warto. Właściwe nastawienie sprawia, że ściągamy te okulary i mówimy sobie: Warto. Spróbuję. OK, zysk nie jest taki, jak się spodziewałem. Zobaczmy, dlaczego. Może mam za duże koszty, może za mało sprzedaję, może to nie ta branża, może rzeczywiście pokłóciliśmy się, ale ktoś, kto wierzył, że nigdy w związku się nie pokłóci, to nie jest możliwe. Więc myślę, dobrze, porozmawiajmy o tym. Kiedy porozmawiamy, będziemy bliżej siebie, bo rozwiążemy jakiś konflikt, coś, coś nam się uda. Więc cokolwiek będziesz robił jako kontynuacja. Jeżeli będziesz miał niewłaściwe nastawienie, to mimo dobrego startu możesz przerwać to za szybko. Jeżeli masz właściwe nastawienie, to cokolwiek by się działo, ty mówisz: OK, to jest pewien feedback od życia. Życie coś do mnie mówi, ja postaram się to zrozumieć. A więc czym jest to nastawienie? Nastawienie jest Twoją decyzją, że wierzysz, że się uda albo że się nie uda. To jest Twoja decyzja. Decyzja nie zależy od emocji. Ty możesz się bardzo bać. Wiesz, lęk jest cennym wskazówką, bo lęk mówi, jeżeli bardzo się boisz, to zadaj sobie pytanie, czy ten lęk to nie jest bardzo zdrowa informacja od mojego ciała, że nie jestem przygotowany. A może ten lęk to jest dobra informacja od mojego ciała, że za bardzo skupiam się na sobie. Cokolwiek to jest, to lęk jako emocja to nie jest nastawienie. Nastawienie to nie jest też to, że ty mówisz: A, przeczytałam ileś książek, tyle rzeczy wiem. Nie, to jest wiedza. To, o czym mówię, to jest twoja decyzja. Czyli mówisz, tak jak ja teraz decyduję: zakładam okulary albo decyduję, ściągam okulary. Tak samo ty decydujesz. Tak, nie wierzę, że mi się uda. Tak, wierzę, że mi się uda. Spróbuję. I pamiętaj: największy błąd popełniają w życiu ci, którzy robią, nie robią nic. Bo wiedzą, że mogą zrobić niewiele. Powtórzę jeszcze raz. Największy błąd popełniają w życiu ci, którzy nie robią nic, bo mogą zrobić niewiele. Właśnie to chodzi o nastawienie. Mówi sobie, co to jest, to jest niewiele. To, to w ogóle się nie przyda. Ja uwielbiam ten fragment w Ewangelii, kiedy Jezus jest pięć tysięcy ludzi, on bierze chleby, dwa chleby i mówi: po pierwsze je bierze, czy on wie, to jest niewystarczające, ale potem jest genialna rzecz, on dziękuje. Za to, że to ma, czyli jego nastawienie tu się wyraża. Okej, okay, mamy to, więc co zrobimy? I trzeci gest, rozdaje to. I dzieje się cud, to się pomnaża. To jest dokładnie to, co się dzieje w życiu. Zawsze będziesz mieć za mało czasu, pieniędzy, środków, ludzi, ale jeżeli mówisz, dobrze, taka jest rzeczywistość, takie są potrzeby, a takie są możliwości, okej, okay, ja dziękuję za to w ogóle, co mam i zaczynasz tego używać, rzeczy zaczynają się zmieniać.